wyszedł jak zły z tymi przyczepami. Dzień dobry, z tej strony Paweł AgroShow. Trwają dalej testy rębaka, ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się transportem drewna. Mamy dwa ciągniki, dwie przyczepy, będzie walczył Trzypek oraz Władimirec, więc zapraszam Was do oglądania filmu z transportu drewna i pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu kanału. Ruszamy! Ujęcia z bagażnika przejbudy też muszą być, bo to jest bezcenny sprzęt. Rębakowanie, ale tutaj Władka żeśmy utopili i guzik cały z tego jest. To wszystko przez Pepcia, kurde, bo tak się pogania. I mamy wtopę przy zrębkowaniu. No i co zrobisz? No nic się nie poradzi. Pepciu, co tu się stanęło, kurwa, co? No nic, trzeba go wyciągnąć. Tak, Piotrek poleciał trzypekiem z dwoma przyczepami, a my osobóweczką sobie lecimy i zaraz będziemy rozładowywać przyczepy. No jak widzieliście, jest tego dość sporo, także no rębak, tak jak i ciągniki, fajnie się w tym wszystkim sprawdzają, niezła akcja, zawsze to w kilka osób inaczej się pracuje. No i co? Zaraz robimy jakieś kolejne ujęcia z transportu tej zrębki, bo jest tego trochę, jak widzieliście. Także lecimy dalej z tematem. Thank you.
Mamy już rozładowane dwie przyczepy i teraz wyjeżdżamy przez wąskie dość bramy. Zobaczymy, jak Piotrek, kierowca zawodowy, sobie poradzi przez te wąziutkie bramy. Jak już widzicie w oddali, śmiga szypekiem. No, brama jest wąska, kierowca jest zawodowy. Nie daje na raz, będzie się łamał drugi raz. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, zielono, zobaczymy, czy najdzie. Czekaj! No i mamy słupek zaczepiony. Poszedł jak zły z tymi przyczepami. Przemieszczamy się już na drugą działeczkę. Jadę sobie z tym oto sprzętem, rębakiem. Widzieliście, jak robota już idzie. No i co, lecimy już chyba na ostatnią teraz działkę. Jeszcze nie wiem, gdzie mamy trochę użytków takich, użytków zielonych, nie użytków, tylko naciętych nogi, nie wiem, gałęzi. I tam właśnie będziemy dalej zrymować. Na to, jak widzieliście, panie mieli, to sobie jedzie z przodu. Tutaj ktoś zrymie za mną, zrymie samochodem. I także widzicie, w ekipie się pracuje najlepiej. Nie to, co samemu. Czekajcie, niech policzy, to będzie raz, trzecia, czwarta przyczepa, czyli będziemy mieli cztery przyczepy z rębki zmienione w pół dnia. Także możecie zauważyć, jak wygląda robota w ekipie. Nie to samemu. Jak widzicie, w transporcie Perkins, tak jak i Władek, znakomicie sobie radzą. Aż nawet złapała nas noc. Ale mamy zwiezioną całą zrębkę, także pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i komentujcie, co sądzicie o tym wszystkim, o transporcie i o tym rębaku, o którym powstały te odcinki. Także do zobaczenia, na razie, cześć!